Znamy ten fragment z Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi o nadstawianiu drugiego policzka. Ale znamy też tę scenę, którą opisują ewangeliści. Kiedy Jezus został uderzony w policzek, zadał pytanie, dlaczego mnie bijesz? Nie było nadstawiania drugiego policzka, była próba upomnienia się o sprawiedliwość i o prawdę. To, co robi święty Paweł, korzystając z przywileju, że jest rzymskim obywatelem, on prosi o prawdę i o sprawiedliwy proces. Targają nim różne myśli, jest oskarżany przez Żydów, ale jako rzymski obywatel ma prawo do sprawiedliwego procesu. Co to znaczy dla nas? Że mamy używać rozumu, że mamy używać zdrowego rozsądku, że te Boże sprawy dzieją się też na tych ziemskich ścieżkach i że nie ma żadnego religijnego odlotu, ale jest cały czas pokorne myślenie, pokorne udowadnianie, pokorna modlitwa, rozmowa, wyciąganie ręki. Chrześcijanin to nie jest jakiś kosmita, to jest ktoś stąd, ktoś, kto zna ten język i potrafi w tym języku ziemi opowiedzieć o Bogu. Jest takie miejsce w Ewangelii, myślę, że pamiętamy to wydarzenie doskonale, kiedy Piotr zapytał Pana Jezusa, czy potrzeba aż 7 razy przebaczyć komuś, kto mnie zawiódł, komuś, kto mnie zranił, komuś, kto mnie oszukał. Pan Jezus wtedy odpowiada Piotrowi, że nie 7, tylko 77, co jest symbolicznym wyrazem pewnego rodzaju nieskończoności. I myślę sobie, że my czasami też doświadczamy czegoś takiego, że chcemy policzyć nie tylko swoje grzechy, policzyć nie tylko swoją zawodność, ale też mieć takie poczucie pewnej granicy, że tak jak ja dopuszczam, że ileś razy ktoś może mnie zdradzić i ja mu wybaczę, ale potem to już nie wybaczę, że podobnie może być z Panem Bogiem. I czasem wskutek tego ogarnia nas lęk, kiedy mamy po raz 1563 przyjść do Niego z tym samym grzechem, z tym samym wstydem, że zawiedliśmy. I pojawia się taki lęk, że Pan Bóg powie, no a nie mówiłem, po prostu nie mam już do Ciebie siły, brakuje mi już cierpliwości. I być może było tak, że kiedy po zmartwychwstaniu zasiedli sobie apostołowie razem z Panem Jezusem na brzegu Jeziora Galilejskiego, tak jak nam to mówi dzisiejsza Ewangelia, to Piotr miał w sobie jakiś taki lęk, co powie Pan Jezus, bo on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że go zdradził. Doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że się zarzekał, że nigdy tego nie zrobi. Doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że się zarzekał, że on pójdzie z nim na śmierć, choćby nie wiadomo co. I doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie dał rady. Że po prostu zawiódł na całej linii. I Pan Jezus mógłby zapytać Piotra, dlaczego to zrobiłeś? Pan Jezus mógłby zapytać, dlaczego mnie zawiodłeś? Dlaczego okazałeś się być zdrajcą, pomimo że zarzekałeś się, że będziesz ze mną zawsze. Ale Pan Jezus tego nie zrobił. Pan Jezus zapytał Piotra o miłość. Pan Jezus zapytał Piotra, czy go kocha. I to pytanie Piotra rozmontowało. I to jest pytanie, które też Pan Jezus zadaje nam za każdym razem, kiedy my do Niego wracamy. Pan Jezus nie będzie grzebał w naszych ranach. Pan Jezus nie będzie rozpamiętywał tego, co się stało. Jeśli tylko chcemy do Niego przyjść, jeśli tylko chcemy Mu oddać jakąkolwiek zdradę, której byśmy w życiu się dopuścili i prosić Go o przebaczenie, to On nigdy nie zapyta o ten grzech. Będzie zawsze pytał o to, czy chcemy Go kochać i czy Go kochamy. I Piotr wiedział, że ta jego miłość do Pana Jezusa jest niewielka. Ale wiedział, że ma pragnienie tej miłości. To już Panu Jezusowi wystarczyło. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie. Czy nawet jeśli mamy taką świadomość, że nasza miłość do Pana Boga jest mała, nędzna, słaba, zawodna,
to czy mamy w sobie chociaż pragnienie tego, by kochać? Panu Jezusowi to wystarczy. Panu Jezusowi to wystarczy, żeby zacząć rozmontowywać nasze serce, żeby zacząć nas nawracać, żeby zacząć w nas budować prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwą nadzieję.